Hej. Dzisiaj chciałem porozmawiać o początkach w IT. Dokładniej jeszcze przed samym początkiem, czyli o składaniu CV i błędach, które popełniłem składając właśnie CV. -ki. Więc myślę, że wiedza, którą ja wyniosłem z tych pierwszych prób podjęcia pracy jako programista, może Ci w czymś pomóc. Więc pierwszym problemem, jeżeli chodzi o moje CV, to była próba napisania, powiedzmy, że standardowej cv -ki. Takiej, jaką, powiedzmy, że prezentują gdzieś na jakichś lekcjach w liceum czy na jakichś kursach ze zdobyciem pierwszej pracy. I ja trafiłem swego czasu na taki kurs przygotowywania cepałki. Jak się okazało, ten kurs był przygotowany przez osoby, które znalazły swoją pierwszą pracę jeszcze w latach 80., to możesz sobie wyobrazić, jaki rodzaj cepałek mógł być prezentowany przez te osoby. Dodatkowo na tym kursie. Te osoby, które to przygotowywały, bardzo duży nacisk kładły na sam list motywacyjny. Pomijały ogólnie kwestie, co powinno znaleźć się w CV oraz to, jak powinno wyglądać dobre CV, gdyż zakładały, że dobry list motywacyjny, to znaczy taki składający się przynajmniej z trzech stron, to jest Odpowiedni list motywacyjny. I osoby te bardzo stawiały na ilość, nie na jakość. Dopiero pisząc swoje pierwsze CV i składając takie cefałki, zrozumiałem, że tak de facto źle do tego podchodzę i taki szablon, który gdzieś można byłoby znaleźć w internecie, nie do końca spełnia moje oczekiwania. I tutaj, dzięki radom osób, które poznałem i które znają się na ogólnie pojętym HR-ze, doradziły mi w jaki sposób przygotować CV, na co zwracają uwagę rekruterzy. I też list motywacyjny nie jest najlepszym sposobem dostania pierwszej pracy, chyba że rekrutujesz bezpośrednio do firmy, a nie przez agencję. Jeżeli chodzi o agencje, to one jednak wybierają CV, o które mogą oprzeć swoje polecenie kandydata do jakiegoś działu, jakiejś firmy. I dzięki namowom tych osób, no, zacząłem przeglądać różnego rodzaju CV, trochę niestandardowe to znaczy CV osób, które gdzieś pokazują jakąś grafikę, które zajmują się grafiką komputerową. Ale też dzięki temu trafiłem na Latex i CV napisane przy pomocy Latexa. Można powiedzieć, że to były bardzo dobrze, bardzo treściwie przygotowane CV i wykorzystałem jeden z takich szablonów. Po dostosowaniu go pod moje wymagania udało mi się całkiem dobrze zaprezentować moją osobę. Dzięki temu osoba, która przeglądała moje CV, była w stanie bardzo szybko wyłapać pewne elementy, które były kluczowe dla danego etapu rekrutacji. Dodatkowo nauczyłem się, że przygotowywanie CV powinno polegać na dostosowywaniu jego treści do konkretnego stanowiska. Nie należy wpisywać wszystko, co się umie, gdyż ta wiedza Gdzieś ucieka w gąszczu tego, co jest poszukiwane przez rekruterów. I powiedzmy, że wypisując 20 technologii, z naszą jedną jest tylko ta jedna konkretna poszukiwana. Rekruter po prostu ją przeoczy, więc zmniejszasz swoje szanse na zdobycie tego wymarzonego stanowiska. Dlatego lepiej jest dostosować CV pod konkretną ofertę. I zaznaczyć konkretnie dane technologie, jeżeli już je znasz. Innym problemem, jeżeli chodzi o moją osobę, niekoniecznie musi dotyczyć to wszystkich, ale ja dostałem po prostu takie lekcje, że wysyłasz następne CV, jak już dostaniesz konkretną odpowiedź do firmy, do której chciałeś się rekrutować, a ta firma odmówiła, i wtedy wysyłasz kolejne CV. Niestety, jak się okazało, to bardzo wydłużyło okres, w jakim szukałem pracy jako programista, gdyż nie zdawałem sobie sprawy, że poszukiwanie pracy, pierwszej pracy programistycznej, zajmie aż tyle czasu. I można powiedzieć, że jak zacząłem liczyć, ile wysłałem cefałek, to wyszło ponad 40, zanim dostałem pierwszą pracę. A jeszcze były CV przed tym liczeniem, czyli można powiedzieć, że w sumie około 50-60 cefałek wysłałem, zanim dostałem moją pierwszą pracę jako programista. Czy to dużo, czy to mało, to już zależy chyba od danej osoby. Innym błędem, który popełniałem pisząc CV, to było przerobienie jakiegoś tutoriala i wpisywanie od razu danej technologii do CV. No bo przecież przerobiłem dany tutorial. O to chyba coś tam wiem. I to był strzał w kolano, gdyż wpisanie takiej technologii, gdzie przerobiło się tylko tutorial i dostawało pytanie na rozmowie rekrutacyjnej, niestety ciężko było odpowiedzieć na te pytania bez szczegółowej znajomości danej technologii, bez szczegółowej znajomości. Jakiegoś zagadnienia. Więc takie przerabianie tutoriala i wpisanie czegoś do CV to jednak nie jest najlepszy pomysł, przynajmniej ja mam z tym bardzo negatywne wspomnienia. Więc odradzam przerobienie jednego tutoriala czy dwóch i wpisanie technologii czy wpisanie biblioteki, bo przerobiłem tutorial. I tutaj mogę posiłkować się właśnie moim doświadczeniem, gdzie niejednokrotnie byłem zestresowany z tego powodu. Że po przerobieniu takiego tutoriala nie znałem odpowiedzi na pytania rekrutera. Lepiej było odpowiedzieć, że znam, ale nie znam aż tak dobrze, żeby odpowiadać na te pytania. Też podczas którejś tam odmowy od firmy zacząłem robić mały bilans zysków i strat, można powiedzieć. Jeżeli chodzi o rozmowy rekrutacyjne, to znaczy miałem już pewien bagaż, Pytań, które się powtarzają i miałem pewien bagaż odpowiedzi, więc byłem w stanie mniej więcej ukierunkować mój tok nauki, jeżeli chodzi o rozmowy rekrutacyjne i skupić się tylko i wyłącznie na wybranych aspektach, te, które cały czas się pojawiały, te, które cały czas występowały, albo przynajmniej w większości przypadków gdyż okazuje się, że wpisanie samej znajomości i tutaj przykładem może być NoSQL, gdzie siedzisz, spędzasz 2-3 tygodnie na nauce tej konkretnej bazy danych, a dostajesz jedno pytanie z całej puli rekrutacyjnej a nie jesteś w stanie odpowiedzieć na pytania odnośnie samej Javy i niestety albo stety po pewnym czasie zacząłem sobie spisywać te pytania i zacząłem szukać w internecie odpowiedzi, i zacząłem robić bilans. I można powiedzieć, że tutaj zadziała pewna zasada Pareto 80-20. Naprawdę zacząłem skupiać się tylko na tych 80% pytań, które padały, które się powtarzały. Dzięki temu byłem w stanie zdobyć moją pierwszą pracę. Gdzie jak się okazało, kluczowe były te powtarzające się pytania, gdyż pozostałe, jak się dowiedziałem potem od osoby, która mnie rekrutowała, gdyż porozmawiałem z nią przy kawie, się okazało, że wszystkiego można się nauczyć, i firma zdaje sobie sprawę, że ludzie nie umieją wszystkiego nie znają technologii, i przychodząc do jakiejś firmy jako junior. Ważne, żebyś znał jakieś podstawy, dobre podstawy, silne podstawy Java i podstawowych bibliotek i narzędzi, a te bardziej zaawansowane to już nauczysz się podczas projektu. Mam nadzieję, że te przemyślenia na temat pisania CV trochę ci pomogą. Tymczasem do zobaczenia za tydzień.